Udało się uniknąć meczu o wszystko na koniec sezonu. Gryf Wejherowo w przedostatniej kolejce rozgrywek zremisował 0-0 z Puszczą w Niepołomicach i dzięki innym wynikom zapewnił sobie utrzymanie w drugiej lidze. Jednocześnie z awansu na zaplecze ekstraklasy cieszyli się gospodarze. Dla walczącego o utrzymanie Gryfa sobotni mecz z Puszczą był jednym z najtrudniejszych wyjazdów w sezonie. Gospodarze z Niepołomic od samego początku chcieli zapewnić sobie bezpośredni awans do pierwszej ligi. Już w drugiej minucie spotkania mogli wyjść na prowadzenie, ale rzut karny wykonywany przez Orłowskiego obronił Wiesław Fera. Dominacja Puszczy trwała dłużej. Dwie okazje miał jeszcze w 31 i 51 minucie Domański, który strzelał obok bramki. Wejherowianie dali się zepchnąć do obrony, ale utrzymali 0-0. Dla rywali remis okazał się zwycięski, bo przy porażce Radomiaka awansowali z trzeciego miejsca do pierwszej ligi, a zespół Jarosława Kotasa zapewnił sobie utrzymanie w drugiej lidze dzięki remisowi w meczu Kotwica-Kołobrzeg-Polonia Warszawa. Gryfici wyprzedzają strefę spadkową o 3 punkty, ale drużyna ze stolicy ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań. Na koniec sezonu w ostatniej kolejce do Wejherowa przyjeżdża niepewny jeszcze utrzymania Rozwój Katowice.